mąż przed chwilą wrócił z zakupów i zobaczcie, co mi przyniósł. Jestem normalnie urzeczona, jaka piękna jest ta gwiazda betlejemska. Jest po prostu cudowna, tylko muszę ją jeszcze mocniej podlać, bo już widzę, że jej liście oklapły, także w sklepie miała chyba sucho, no i pewnie ciepło. Także zobaczcie, dajcie znać, czy Wy już też kupiłyście. W Biedronce teraz widziałam, że są po 9,90. Ta jest z centrum, no i chyba 12,99. Cudowna, bardzo, bardzo mi się podoba. A papuga śpi. Nic do mnie nie gada. Patrzcie się, siedzi tam. Choć raz jest cicha, nie? Bo tu dość ciemno, choć jest wcześniej rano, bo jest po 9. I ona chyba myśli, że jeszcze dzień nie wstał. Także dobra, wykorzystamy to, że ona jeszcze śpi. Powoli wyciągam sobie moje świąteczne kubki. Tutaj taki kubas, to nawet nie jest kubek, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży kubek. Jak słyszycie, ja nie wiem, czy już mówiłam, boli mnie gardło, mam opuchnięte mocno gardło i ratuję się jak mogę. Znalazłam Strepsils, choć powiem Wam, że najbardziej na mnie to działa Halls, tak, czarny Halls. No ale dobra, tutaj jest kolejna herbatka z mojego kalendarza adwentowego, to była wczorajsza i to była czarna z cytryną. Także zaparzyłam sobie, wrzuciłam sobie też cytrynę, za chwilę wląduje, troszeczkę ostygnie. Wląduje spora czuba, spora łyżka miodu, bo naprawdę mocno mnie boli. Wlałam już też mój sok z malin. Tu już zdękowałam kolejną butelkę, ale spoko, mam jeszcze około 50, może 70 nawet. I dolełam też imbiru, także jeśli będzie coś cicho w tym materiale, to pamiętajcie o tym, że naprawdę mocno boli mnie gardło. Moi kochani, a to jest jeden z łupów tego weekendu. Za chwilę Wam pokażę tam w filmie przebitki, co jeszcze dopadłam, ale tu zobaczcie na to. Przybliżę Wam, żeby to było dobrze widać. Makrama. Cudna. Okazało się, że całkiem niedaleko mnie jest pani, która robi właśnie takie rzeczy. No, jest fenomenalna. Ja za taką makramę zapłaciłam 30 zł i uważam, że to jest naprawdę niedużo, bo robota jest super wykonana. Drzewienko bardzo mi się podoba. Zobaczcie tutaj. Ja myślę, że to było na szydełku robione. Ja się tak nie dopytałam, bo to szybko się zdecydowałam. Zobaczyłam na OLX ogłoszenie. No i potem jak się z panią zgadałam, to okazało się, że ona mieszka bardzo, bardzo niedaleko mnie, więc spotkałam się pod Biedronką i dostałam takie cudeńko. No nie dostałam, bo zapłaciłam za nie, ale ja uwielbiam takie ręczne roboty. Uwielbiam takich ludzi, którzy mają pasję. Pani tam jeszcze robi przeróżne wianuszki na drzwi, już w tej chwili właśnie okolicznościowe, bo takie bożonarodzeniowe, ale ma też jeszcze więcej tych makram i ta po prostu musiałam ją mieć, także w te pędy zebrałam się i pojechałam po nią i będziecie ją widzieli w tym filmie, pewnie z boku właśnie jeszcze będzie tak wisieć, bo ona tutaj to celowo na pewno nie będzie wisiała, ale teraz chciałam się nią po prostu pochwalić Wam. Dobra, moi kochani, tak sobie tu przycupnę tylko na chwileczkę, bo chciałam Wam pokazać, co kupiłam właśnie z tych nieświątecznych, już mnie usłyszał, zaraz odezwie się papuga, nieświątecznych praktycznie ozdób, bo tutaj tylko dwie z tego, co widzę, to są świąteczne. Byłam w Action. Pierwsze, co Wam pokażę, to właśnie tą świąteczną, taka zawieszka. Ja lubię wyklinę, tu coś dzwoni, sznureczek. Taka ozdoba kosztowała 7,59, nazywa się to Scenka Bożonarodzeniowa w wiklinowym wianuszku. Śnieżynki, Mikołaj siedzi, jest choinka. Także tak, będę patrzyła na Buddę na pniu. Czyli to jest właśnie to, kosztowało 10,95, ja będę chciała to dać do łazienki. Mam nadzieję, że to widzicie, a jak nie, to zobaczycie w kolejnych filmach gdzieś tam w łazience. Takiego Buddę. Mam takie dość wąskie parapety w tym domu, bo to było robione przez stolarza. No i nie dopilnowałam sobie po prostu tego, bo mogłam poprosić o szersze. Choć w sumie pod każdym, patrzę tutaj, bo pod każdym parapetem mam grzejnik, więc dlatego one są też takie wąskie. Moje gardło, amen. Pojemnik, kwadrat, czyli to jest 10,99, taki do przechowywania, bardzo mi się spodobał. Jak widzicie, u nas w domu naprawdę jest dużo drzewa, przed domem stoi wiata drzewiana, taki właśnie taka ala tacka,
Mąż twierdził, że to nie jest z drzewa, aczkolwiek to jest na 100% z drzewa, bo potem zaczął pukać, stukać i mówi, wiesz co, chyba masz rację. Niewielka, ale fajnie będzie wyglądała właśnie choćby na stole, żeby zrobić małą, czy to świeczkę, czy to małą ozdóbkę świąteczną i już będzie dobrze. Przynajmniej mnie, ona się bardzo podoba, ja lubię drzewo. Świecznik Tilit Buddha, to będzie to. Tilight 6,95, kolejny Buddha i też chyba pójdzie do drugiej łazienki. Taki Buddha, były jeszcze mniej przycierane albo były też całkiem zamalowane na biało. Ja jednak chciałam z tym złotem, choć w sumie ja chyba dam to do naszej sypialni, bo tam też, jak pamiętacie, jest zegar, jest świecznik, właśnie też z takiego złota. No zobaczę jeszcze to. Ja kupuję, a potem dopiero szukam odpowiedniego miejsca w domu, gdzie bym to chciała postawić. Podoba mi się bardzo, są gumowe podstawki, więc fajnie, bo nie będzie to rysowało. Myślę, że tutaj też jest... Nie, tutaj nie ma. Ale jest tak fajnie zrobione na delikatnie, żeby to nie rysowało. Choćby właśnie tego drewna w domu. Co tam mamy? Kartki Boże Narodzenie, 10 sztuk, koperta i to jest 6,70. To są takie kartki świąteczne, bo za chwilę zacznie się akcja wysyłania do różnych... Ja uwielbiam dostawać kartki świąteczne. Przypominam, że mam, założyłam skrzynkę, czy skrytkę pocztową. Będziecie, jeśli macie oczywiście życzenia, mi będzie bardzo miło, jak przyślecie mi kartkę. Także nie będzie już pytań o adres, tylko pod filmem zostawiam skrytkę. Pod każdym filmem jest skrytka pocztowa, na którą będziecie mogły wysłać właśnie kartkę, bo mi zależy na tych kartkach, bo to jest piękna, piękna pamiątka i tutaj mam właśnie 10 kartek i razem z tym są tutaj do tego koperty. Także tak, takie karteczki. Ten komplet, nie wiem czy mówiłam, kosztował 6,69. Także fajne. Taca na kółkach, nie, na nóżkach. 13,95 i oto właśnie jest ona. Świetnie to wygląda, słuchajcie, też jest podklejone. Ja będę chciała na tym postawić w kuchni pojemnik z owocami, tak żeby troszeczkę wyżej było, że gdyby się tam coś, nie daj Bóg, zadziało, czyli gdyby coś przygniło, to żeby było właśnie na tym, a nie na blacie. I jeszcze się zastanowię, czy ściągnę tą folię, bo tutaj jest fajna folia, bo by mi tego nie rysowała i tak nie będzie tego widać, po prostu obetnę tylko te miejsca i zostawię sobie chyba właśnie tą folię. Ale bardzo mi się podoba, bardzo ciężkie to jest, słuchajcie, kawał. Były jeszcze takie same, tylko kwadratowe. I już ostatnia rzecz, to jest taka zawieszka i to jest do łazienki. Ja chcę sobie skończyć łazienki, bo ja, jak wiecie, mam 3. Nie wiem, czy uda mi się to... A, mam nóż. Wesprę się nożem. Wiem, że ten filmik nie będzie wiadomo jaki, ale pamiętajcie, że chciałam się do Was odezwać, a nie czuję się najlepiej. Mój pies biega góra dół, on tak dobra jara zagląda i przychodzi tu do mnie. Taka zawieszka, też drzewiana. Bardzo fajnie to będzie wyglądało. Ja w jednej łazience też mam tylko literki i też fajnie wyglądają, także no takie drzewiane u mnie jak najbardziej są mile widziane rzeczy. Świetnie. Wiem, że to nie jest super wykonanie, ale no nie wiem, mi się bardzo podoba. Bardzo fajnie to wygląda i tak samo jak bardzo podoba mi się właśnie ta rzecz, która zawisła u nas w kuchni, pokazywałam Wam. Także ta makrama, no coś fantastycznego. Ja chylę czoła przed panią, która to robi i będę ją obserwować, jeśli wystawi coś następnego, coś co mi wpadnie w oko, to nie zawaham się po prostu skontaktować, żeby coś od niej jeszcze odkupić. Nie ma mojego małego połomagiera i korci mnie, żeby skreślić, ale wiem ile radości jej to daje, dlatego ani nie przesunę tej tablicy, Emilia stwierdziła jednak, że chce iść w tak, a nie odwrotnie. Ani jej nie skreślę tego dnia, tylko Wam pokażę. Ona dzisiaj ma Mikołaja w szkole i tu ma takie małe pierścionki. To jeszcze teściowa wysyłała ze Stanów. O, wyzumujesz się, taki ładny. A tutaj jest bałwanek. Aczkolwiek stwierdziła, że... Czekajcie, chciałabym pokazać tego... O. Stwierdziła, że nie może tego wziąć do przedszkola, no bo wiadomo, jest koronka i dzieciom nie wolno nic przynosić, więc po prostu zdjęła. Ona się... mocno trzyma reguł. A tutaj chciałam Wam pokazać, że w Biedronce z Bell jest coś takiego, taka nowość. Widzicie? To jest taki stick do brwi. To jest taki wosk w zasadzie.
i to niby ma przyciemnić brwi. Ja troszeczkę będę chciała przyciemnić, bo bardzo polubiłam się z ciemniejszym kolorem moich brwi. I tutaj jest 01 blondy, ale jest jeszcze dwójka, jest ciemniejsza po prostu. Ja wziąłem sobie właśnie taki. I o, tak to wygląda. To jest wysuwane z Bell. I w ogóle to są właśnie takie nowości kosmetyczne. Znowu w szafie Bell w Biedronce, więc sobie zerknijcie. Taka paka, nie? Taka paka. Emilia, ledwie idziesz, nie? I jeszcze pomarańcz. Oj, podnoś, bo będzie mokra. Tak, bo jeszcze nam tak sypie. Nie wiem, czy widać sypie. O, widać. Tak się pięknie robi. W przedszkolu nie wolno otwierać. Bardzo dobrze. Bo potem byście szukały, kto jest, kto ma kogo. Takie. A tak to jest twoje i w domu sobie otworzysz. Ale jesteś śliczna dzisiaj. Pokażemy twoje spinki tu. Pokaż główkę tu troszkę w tę stronę. O, tak. Tak jest. Miał być akcent czerwony dzisiaj, bo był Mikołaj w przedszkolu, ale wygląda, jakbyś miała tą spódnicę, nie wiadomo jak długo. Nie, przez komputer. A no, widzicie. Mikołaj przyszedł przez internet do dzieci, do przedszkola, tak? Aha, no takie czasy nastały. Najważniejsze, że paki były i paki były całkiem, całkiem spoko, nie? Tak, dobra. Skreśl nam tutaj dzisiejszy dzień. Mały elfiku. Mhm. Pięknie. Jeszcze nam przesuniesz swoją choinkę? O, nie będziemy widzieć. Tu? Nie, na szósteczkę. O, się zapędziłaś. Dobra, jest szósteczka, jest krzat, jest elfik. Także zaliczony dzień. I uciekł elfik. Możesz otwierać też, Radę, poradzisz sobie z czekoladką. Ty sobie ją wyciągaj, ja w tym czasie, żeby nie przedłużać, pokażę herbatę. A dzisiaj, a ty już, Jezu, ty jesteś szybsza jak wszyscy, pokaż. Co my tam mamy dzisiaj? Prezent. O, no oczywiście, że tak, prezent, no jakże to Mikołaj bez prezenta. A tu? Raspberry i pomagratę, czyli co? Raspberry to są... Pomarańcz. Nie, to są truskawki, tak? Teraz przeczytamy. Dlaczego tu nigdy nic nie jest po polsku? W każdym bądź razie. Taka będzie wypić. I jeszcze kula. Taka kostka. Wczoraj była kula. Taka okrągła, duża. Co tam pisze? Barwinek do kąpieli. Fajnie. Tak, tak wyglądają nasze kalendarze. Dobra, bo Filip mnie już to poprawia, że to jest malina i granat, także proszę bardzo. Matka nawet angielskiego dobrze nie zna. No ale dzieci pomagają, także już się poprawiam, żeby tu nikt nie pisał. Już wszystko wiemy. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Moi kochani, jakbyście się zastanawiali, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w garażu. Tak, zobaczcie, co Emilia zrobiła z nową zamrażarką. Tata to jej normalnie na wszystko pozwala. To jest po prostu... no ale dobrze. Chciałam wam pokazać, co zrobiłam. Bo przecież prosisz, hopa i prosisz. No i nic. Wzięłam spray. No i fru jeszcze przebija, bo widzicie, to było niebieskie. Nie wiem, gdzie byłam. O, proszę. Jaka ściema, nie? To było niebieskie, ale zachciało mi się, żeby było białe. I właśnie to lubię w tych rzeczach, że można troszkę sprayu i zrobić całkiem inny kolor. To było takie... Oh my goodness! Przykleiło się. To było takie ciałowe. No światło jest tu takie do bani. To jest dość mocno okurzone. Jeszcze to wymyję. Spoko. Ale też spray. O, tutaj widać, że nie domalowałam. Ale spokojnie. To jest na razie jedna warstwa. Niemniej jednak nie idzie mi zupełnie, żeby przemalować te latarenki czy klatki. To jest druga. Aby się to mocno zawrócił. O, tak. Także tu jest po jednej warstwie. Coś tam widać, ale jeszcze nie jest tak, jak ja chciałam. I tak się zastanawiam, czy nie pyknąć tego po prostu na czarno i wtedy by to było bardziej widać. Wow, uderzyłam się. Także taka matka
Jak się nie doprosisz, to po prostu zrób to sama. Tu Emilia pomalowała mi serwetnik, także też za chwilę go psiknę sprayem. Miałam jeszcze to przemalować, ale wiecie co, podoba mi się taki niebieski kolor. To taki otarty niebieski. Także tak to jest, jak macie trochę spraya, to zróbcie to po prostu same, bez proszenia, bo damy radę. Trochę mi się palce umalowały, bo oczywiście nie założyłam rękawiczek, ale myślę, że to też zmyje. Także takie Anka dzisiaj sprawy tu robi. Moi kochani, na dzisiaj to już wszystko. Siadam do montażu, żebyście mieli na świeżo, na gorąco. Głos mam nadzieję, że wróci mi i w środę stanę tutaj do Was zwarta i gotowa. A co? Żegnam się z Wami. Dzięki za dziś. Proszę łapki w górę i do zobaczenia w komentarzach. Może nie padnę do tej 19, żeby Wam jeszcze podpisywać troszeczkę. Dajcie znać, jak u Was. Buźka i pa, pa.